przestrzeń szkolna odzwierciedla tą przestrzeń społeczną tak naprawdę i te problemy, powiedzmy, w pigułce tam są prezentowane. Wszystko też w związku z tym, że pod patronatem śląskiego kuratora oświaty rozpoczynamy w tym roku taki pilotażowy program dotyczący rozwoju mediacji rówieśniczych na terenie województwa śląskiego, który będzie składał się z kilku komponentów. Przede wszystkim chodzi o to, aby wzbogacać w możliwie szerokim zakresie lekcje, głównie lekcje wychowawcze o tematykę związaną z rozwiązywaniem sporów, zwłaszcza w drodze mediacji. Ponadto chodzi również i o to, aby przeszkolić Państwa zainteresowanych, czyli jeżeli Państwo jako nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół byliby zainteresowani taką problematyką, aby uruchomić cykl tutaj szkoleń z zakresu mediacji. Oraz, co chyba najważniejsze, program miałby dotyczyć tworzenia szkolnych ośrodków mediacji, czyli takich miejsc, w których to sami uczniowie mogliby rozwiązywać spory, jakie pomiędzy nimi istnieją. A zwieńczeniem jakby projektu miałby być zorganizowany w przyszłym roku akademickim, w tym roku szkolnym, generalnie w okresie wiosennym, konkurs od negocjacji do mediacji, który miałby być takim dwupoziomowym konkursem z eliminacjami, a finał tego konkursu miałby odbyć się właśnie w tym budynku Wydziału Prawa na tym uniwersytecie. Więc to są jakby nasze cele. Ja teraz przybliżę Państwu problematykę mediacji. Oczywiście nie będę prowadził tego panelu sam. Zaprosiłem tutaj do prowadzenia wybitnych specjalistów też z tej dziedziny. Będę przedstawiał po kolei przed wystąpieniami. Natomiast to są właśnie osoby wywodzące się ze świata szkoły. W dużej mierze także też tutaj myślę, że tym bardziej będziemy mogli korespondować do tych zjawisk, które w szkole występują. Natomiast teraz w kilku słowach powiem, czym jest sama mediacja. Teraz o mediacji jest coraz głośniej. Być może Państwo nawet mieli okazję zobaczyć w telewizji jakieś seriale, reklamy. Natomiast chciałbym zaprezentować właśnie, czym jest mediacja, bo w tym właśnie budynku Wydziału Prawa znajduje się pierwszy w Polsce ośrodek mediacyjny założony na Akademickim Wydziale Prawa i dzisiaj obchodzimy 10 lat jego istnienia. Stąd chcielibyśmy się też podzielić tym naszym doświadczeniem praktycznym, a przede wszystkim spojrzeniem na mediację jako ten instrument rozwiązywania sporów w społeczeństwie. Więc postaram się teraz Państwu przybliżyć tą problematykę mediacji, jak my to rozumiemy, jak my to rozumiemy w społeczeństwie polskim, ponieważ tak naprawdę nie jest jednolicie to wszystko rozumiane we wszystkich tutaj obszarach. Więc jeżeli chodzi o samą mediację, myślę, że ta definicja najlepiej ją prezentuje. Mediacja to taka alternatywna forma rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomoże spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Troszeczkę może nie najprostsza jest ta definicja, ale jest ona bardzo ważna, dlatego że mediacja jest pewnego rodzaju alternatywą. Tak, w przypadku tych mediacji prawnych, mediacji w zakresu prawa na przykład rodzinnego, karnego, jest ona alternatywą do sądowego postępowania, prawda? Czyli zamiast do sądu można pewne spory rozwiązać w drodze mediacji. W przypadku szkoły będzie alternatywą do tego postępowania, którym byśmy mogli określić postępowaniem dyscyplinarnym i to też będzie tworzyło pewnego rodzaju alternatywę. Dla mediacji oczywiście najważniejsza jest osoba mediatora, która musi mieć odpowiednie przedmioty. Mediator zawsze musi być osobą bezstronną i neutralną. W przypadku takich sporów na przykład cywilnych, sporów rodzinnych, mediator to nie sędzia, mediator to nie prawnik, to zupełnie inna osoba spora spoza wymiaru sprawiedliwości, która pomaga właśnie tym skonfliktowanym stronom rozwiązać jakiś konflikt, który między nimi istnieje. I w przypadku tutaj mediacji szkolnej również o to chodzi, tak? Czyli osoba nie taka, która będzie mogła nałożyć bezpośrednio karę, ale jakaś inna będzie musiała pomagać stronom w rozwiązaniu tego konfliktu. Na przykład pedagog szkolny, czy też, do czego myślę wszyscy powinniśmy zmierzać, sami uczniowie z siebie powinni wybierać mediatorów. Po odpowiednim przeszkoleniu powinni takie rozmowy prowadzić i w ten sposób osiągać jakieś porozumienia. I co jest najważniejsze w mediacji? Najważniejsze w mediacji jest to, żeby ta ugoda, czyli to porozumienie nie było jakiekolwiek, ale było wzajemnie akceptowalne. I osoba mediatora musi dołożyć wszelkich starań ku temu, aby właśnie taka ugoda, takie porozumienie zawierane
było przez strony uczestników, uczniów zrozumiane i generalnie na pewno zaakceptowane. Czyli to nie muszą być takie ugody pozorne, czyli tytułem przykładu, gdyby była jakaś bójka w szkole, że tutaj jest podpisana ugoda tylko dlatego, żeby uniknąć kary, ale należy tutaj rozłożyć ją na czynniki pierwsze i tylko wtedy, kiedy każde postanowienie tej umowy, ugody będzie zrozumiane, to wówczas możemy mówić o tym, że ta mediacja osiągnęła swój cel. Więc tak należy rozumieć tą definicję. Natomiast samo słowo mediacja jest znane od czasów antycznych, tak? Wywodzi się z greki, z łaciny, od różnych słów mediare, mediatio, co oznacza po prostu pośredniczyć w sporze, czyli być pośrodku, tak? Czyli mediacja to taka procedura z mediatorem, a ten mediator jest pośrodku konfliktu dwóch po prostu tutaj stron. Jeżeli chodzi właśnie o takie jeszcze dokładne oznaczenie mediacji, to trzeba powiedzieć, że mediacja to forma rozwiązania sporu, a nie rozstrzygania sporu, tak? My często, zapewne w szkole Państwo często rozstrzygacie jakieś spory, tak? I kiedy uczniowie wejdą w jakiś konflikt między sobą, to następuje jakiegoś rodzaju rozstrzygnięcie. W mediacji właśnie nie chodzi o to, żeby rozstrzygać, tylko żeby dać płaszczyznę do porozumienia i aby konflikt został rozwiązany, tak? Nie wiem, uciszenie ucznia, upomnienie, zastosowanie wobec niego jakiejkolwiek kary być może nie rozwiąże tak naprawdę konfliktu, a tylko na chwilę go przygasi, a mediacja ma być tym instrumentem, aby właśnie tutaj ten konflikt bardzo dobrze przepracować. Jeżeli chodzi właśnie o tutaj te mediacje cywilne, zwłaszcza na przykład rodzinne, to też mediacja jest tą alternatywą do procesu sądowego. Sąd tylko rozstrzyga spór, mówi, kto rację ma, kto racji nie ma, ale to nie niweluje konfliktów pomiędzy tymi osobami, może tych konfliktów jeszcze się w przyszłości dużo namnażać, więc to jest bardzo ważna tutaj kwestia. Jeżeli chodzi o takie modelowe ujęcie, to rozwiązanie mediacyjne ma być takie, żeby każda strona z tego procesu mediacyjnego wyszła zadowolona, szczęśliwa. Stąd mówi się o takim modelu win-win, czyli wygrany-wygrany, czyli nikt nie został ukarany. Jakoś tutaj te strony znalazły jakieś satysfakcjonujące je porozumienie. Także to jest bardzo ważne, że mediacja jest właśnie takim elementem przepracowania jakiejś sytuacji konfliktowej i tak długo ta praca ma trwać, dopóki wszystkie poziomy tego konfliktu nie zostaną rozwiązane. Oczywiście, żeby mediacja mogła się powieść, musi czynić zadość pewnym określonym zasadom, które to postępowanie normują. Przede wszystkim jest to zasada dobrowolności, bezstronności, neutralności oraz poufności. To są niezwykle ważne zasady, które muszą obowiązywać w każdego rodzaju mediacjach, nie tylko w tych mediacjach prawnych, czyli cywilnych, karnych, ale zwłaszcza też w mediacjach szkolnych. I o co chodzi? Mediacje dobrowolne. Nikt nie może przymuszać do mediacji, tak? Ta mediacja może być zaproponowana, czyli nauczyciel, pedagog, dyrektor może zaproponować uczniom podjęcie próby rozmów, ale nie można zmusić uczniów do tej próby rozmów, dlatego że wtedy na pewno to będzie zakończone niepowodzeniem. Podobna sytuacja jest również w postępowaniu sądowym, sąd też nigdy nie zmusza do mediacji, mimo że ma moc wydania postanowienia, mocą którego strony do mediacji zostaną skierowane. Ale tak naprawdę sąd w pierwszej kolejności pyta stron, czy zechciałyby pomediować na przykład swój konflikt rozwodowy i jeżeli tutaj nie ma sprzeciwu, to wówczas strony trafiają do mediacji. Więc tak samo na gruncie szkolnym musiałoby to funkcjonować, że właśnie jest ta propozycja takiej mediacji i jeżeli uczniowie się zgodzą czy nie wyrażą sprzeciwu, to obojętnie jak będzie ujęte, to będzie można mediować. Kolejna cecha i zasada mediacji to bezstronność. Ta bezstronność dotyczy osoby mediatora. Bezstronność polega na tym, że ta osoba mediatora, która prowadzi taką mediację, bo ktoś musi moderować tą rozmowę, to musi być osobą bezstronną. To oznacza, że nie może faworyzować żadnej ze stron. Tak? Tutaj jakby musi w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób dać wypowiedzieć się każdej ze skonfliktowanych stron, każdemu uczniowi, dlatego żeby nie wywołać efektu tutaj jakiejś stronniczości. To jest niezwykle ważna zasada.
Ponadto kolejną zasadą mediacji jest zasada neutralności, to znaczy, że mediator nie powinien być zainteresowany rozstrzygnięciem. I to chyba jest jedna z najtrudniejszych jakby spraw na gruncie szkolnym, ponieważ tutaj w jakiś sposób my jesteśmy zainteresowani rozstrzygnięciem, bo chcemy, żeby w klasie prowadziło się w sposób poprawny lekcje, żeby nie było jakichś bujek na korytarzach, szarpań, wysyłania jakichś SMS-ów poza środowiskiem szkolnym. Natomiast tu będzie nasza pewnie największa praca w tym zakresie, aby w odpowiedni sposób taką mediację szkolną umodelować, bo w sytuacji tej mediacji prawnej, gdy sąd odsyła do zewnętrznego mediatora, raczej nie ma mowy o tym, że jakiś mediator jest zainteresowany tutaj rozwiązaniem, jakie strony między sobą po prostu przybiorą. No i naczelna zasada z mediacji, a mimo tego jest gdzieś tutaj może na końcu wymieniona, to zasada poufności, żeby te rozmowy mogły być szczere, muszą być poufne. Czyli mówiąc krótko, trzeba stworzyć taką płaszczyznę, takie miejsce do prowadzenia mediacji, w których to uczniowie będą mogli swobodnie sobie porozmawiać, bez tutaj obaw o to, że te informacje, które będą przekazywać temu mediatorowi, wydostaną się na zewnątrz. To jest niezwykle ważna zasada mediacji i ona również w tych, a może przede wszystkim mediacjach prawnych, obowiązuje i bez niej tak naprawdę już po tym naszym 10-letnim doświadczeniu możemy powiedzieć, ta mediacja nie mogłaby istnieć. Tak? Gdyby strony tutaj u nas w odpowiednim pomieszczeniu mediacyjnym miały chociaż cień zwątpienia, że my nie będziemy przestrzegać tej zasady i być może zaraz wszystko przekażemy do sądu, który będzie za chwilę wyrokował, to na pewno by się nie otworzyły i nie powiedziały, gdzie jest prawdziwa przyczyna konfliktu. Bo to jest bardzo ważne i to w środowisku szkolnym też zapewne Państwo obserwujecie, że być może ten akt zaprezentowania danego konfliktu nie jest samą jego przyczyną, prawda? Tylko gdzieś te przyczyny mogą być tutaj szersze, być może jest to jakaś zazdrość, być może są to zupełnie jakieś inne sytuacje, które odbywają się poza szkołą. Stąd tak ważne jest tutaj zachowanie tych zasad poufności. My jakby często nawiązuję w tej wypowiedzi, modelujemy ten program mediacji szkolnych, dlatego że właśnie o to chodzi, że w dniu dzisiejszym chciałbym to jasno powiedzieć, jesteśmy na tym etapie, gdzie chcielibyśmy ten program powszechnie w szkołach wdrażać. W kilku szkołach, za chwilę o tym będzie mowa, takie programy funkcjonują, takie środki mediacyjne są, więc zaraz tutaj panie podzielą się swoim doświadczeniem. Natomiast my byśmy chcieli przeszczepić wspólnie to nasze doświadczenie prawne na grunt państwa szkół i tutaj nie ukrywam, liczymy na państwa pomoc. Program mediacji rówieśnicze, program pilotażowy jest programem otwartym. Jest to program, do którego zachęcamy wszystkie szkoły, aby przystępowały i abyśmy wspólnie niejako przez ten rok programu pilotażowego wnioskowali, obserwowali i stworzyli od kolejnego roku akademickiego, powiedzmy, jakiś taki bardzo sensowny, dobry, strukturalny program, który rzeczywiście będzie się, prawda, powodził. Bo tak jak mówię, my mamy swoje szerokie doświadczenie w zakresie mediacji tutaj prawnych, bo prowadzimy mediacje cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze. Natomiast właśnie teraz chodzi o to, żeby tutaj to na jakichś szczeblach edukacji uczniom przekazać. Także tutaj też o tych szczegółach będziemy dalej mówili. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne zastosowanie mediacji w tych warunkach polskiej rzeczywistości prawnej, to jest ono następujące. Przede wszystkim mediacja może dotyczyć, to jest tak ładnie określone, wszystkich sfer dotyczących stosunków cywilnoprawnych, czyli wszystkich spraw cywilnych, czyli różnych spraw o alimenty, spraw rodzinnych, spraw tutaj dotyczących ustalenia kontaktów z dziećmi, sprawę rozwód, separację i to też jest bardzo ważne, bo ta wiedza, którą chcielibyśmy Państwu przekazać, chcielibyśmy, żeby była też w taki sposób wykorzystywana, żeby informować uczniów, w jakich sytuacjach są na przykład ich rodzice, prawda, bo gdy mamy do czynienia z sytuacją rozwodową czy jakąś inną, gdzie jest postępowanie sądowe, to dzieci w jakiś sposób to obserwują, więc też można tutaj wytłumaczyć, że mediacja to właśnie jest dobry instrument, bo tak naprawdę jest taką możliwością, że strony wyjdą z tej sytuacji rozwodowej, tak? Bo to jest jeden z zasadniczych na przykład celów mediacji. Ponadto w polskiej rzeczywistości prawnej mamy do czynienia z mediacją pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa. To są te tak zwane mediacje karne dotyczące gróźb karalnych, dotyczące bujek, pobić, różnych innych rzeczy. I też dla Państwa niezwykle interesująca sfera, te mediacje w sprawach nieletnich, tak? Jakby nieletni sprawcy czynów zabronionych
chronionych. Ta przestępczość też niestety w jakichś wskaźnikach tutaj wzrasta, więc mediacja też jest takim panaceum na to, aby dać szansę temu młodemu człowiekowi, aby nie spotkała go kara, a jakieś rozwiązanie tutaj zostało zastosowane. To często się dzieje w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie na przykład następuje dewastacja elewacji budynku i często dyrektorzy tych spółdzielni odstępują niejako od popierania, karania nieletnich na rzecz na przykład tego, aby, nie chcę tutaj gdzieś tam wchodzić dalej w jakieś płaszczyzny, ale żeby ktoś coś na przykład pomógł posprzątać, ktoś, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy pomógł w malowaniu, tak, żeby to była taka na przykład taka forma zadośćuczynienia. Poza tym wszelka sfera działalności administracji publicznej, są to te ugody administracyjne, no czy też różne konflikty pracownicze. Tutaj chyba najbardziej medialne są te spory zbiorowe, gdzie to są duże zakłady, tam mediacja się odbywa, ponieważ ona od strony prawnej jest obligatoryjna, nie może być tak zwany legalny strajk, gdy taka mediacja nie zostanie przeprowadzona. No i co najważniejsze, właśnie te wszystkie inne płaszczyzny, między innymi mediacje szkolne i mediacje akademickie, a my dzisiaj głównie o mediacjach, prawda, szkolnych. Mówiąc krótko, mediacja, żeby to było takie chyba najprostsze, odchodząc niejako od definicji prezentowanych w doktrynie, to po prostu rozmowa, ale rozmowa kontrolowana, tak? Rozmowa kontrolowana przez mediatora. Mediator to moderator, to osoba, która będzie stymulować uczniów do działania, do rozmowy, to osoba, która będzie tutaj niwelowała jakieś różnice, to osoba, która będzie zapobiegała eskalacji konfliktu już w trakcie mediacji, czyli jakiemuś krzykowi i innym tego typu zjawiskom, prawda? Także to jest jakby clue mediacji. Więc ja chciałem uczynić takie wprowadzenie tak naprawdę do mediacji, natomiast teraz chcielibyśmy coraz bardziej uszczegółowiać tą problematykę i też dzielić się doświadczeniem właśnie z gruntu też właśnie szkół. Natomiast jeszcze teraz przed Państwem wystąpi pan radca prawny Michał Galiczak, który również od wielu lat prowadzi postępowanie mediacyjne w siedzibie naszego ośrodka mediacyjnego i powie o mediacjach rodzinnych, czyli o takich mediacjach, które dotyczą alimentów, właśnie kontaktów z małoletnimi dziećmi, opieki nad dzieckiem, czy też spraw rozwodowych i spraw o separację. No a to dlatego, żeby też Państwu przybliżyć tą problematykę, w jakiej mogą się znajdować rodzice właśnie uczniów w Państwa tutaj szkołach. Ja bardzo dziękuję i poproszę teraz pana radcę prawnego Michała Galiczaka o swój wykład pod tytułem Mediacja jako sposób na rozwiązanie konfliktu w rodzinie. Proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Witam wszystkich Państwa. Tak jak tutaj kolega zapowiedział, tematem mojego wystąpienia będzie mediacja jako sposób na rozwiązanie konfliktu w rodzinie. I zaczynając sobie, trzeba sobie przede wszystkim zadać pytanie, dlaczego rozmawiamy dzisiaj o mediacji rodzinnej? Dlaczego to nie jest mediacja cywilna, mediacja gospodarcza? Bardzo prosta przyczyna. Osoba dziecka, która spaja tutaj z jednej strony szkołę, z drugiej strony rodziców, rodzinę. Nierzadko pojawiają się sytuacje, że to dziecko, o którego dobro muszą dbać rodzice, o którego dobro w ramach mediacji także staramy się tutaj powalczyć, ta osoba spaja szkołę razem z rodzicami. Nierzadko sytuacja w rodzinie odbija się na sytuacji dziecka w szkole. Dlatego pokrótce teraz przejdę do tego, w jakiej sytuacji może znajdować się dziecko w kontekście sytuacji rodziców. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest to sprawa o rozwód, z którą mogą pojawić się w mediacji strony. Rodzice tacy mają kilka kwestii w ramach mediacji, które trzeba sobie wyjaśnić, o których strony prowadzą rozmowy. Tak jak tutaj było zasygnalizowane, to są rozmowy, nie jest to natomiast jakieś rozstrzygnięcie. Te osoby, mąż, żona razem kształtują treść porozumienia, treść ugody, natomiast sąd będzie orzekał o rozwodzie. Te kwestie okołorozwodowe to przede wszystkim będzie kwestia winy w ustaniu małżeństwa, czyli wina jest obopólna, czy ponosi ją jedna ze stron, czy też małżonkowie postanawiają, że w ogóle nie będą ustalać, kto jest winny w rozpadzie małżeństwa.
Dalej kwestia alimentów, też podstawowa rzecz w przypadku, gdy mamy do czynienia z dzieckiem małoletnim. Te alimenty są ustalane zazwyczaj w ten sposób, że dziecko pozostaje z matką, alimenty ojciec płaci na rzecz matki, do rąk matki, natomiast nie jest wykluczona sytuacja odwrotna, że to matka płaciłaby alimenty, a dziecko byłoby z ojcem. Kolejną bardzo istotną kwestią jest kwestia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na to, że władza rodzicielska, ustalenie kontaktów to są dwie różne rzeczy, o czym jeszcze za chwilkę powiem szerzej. Władza rodzicielska, ustalenie kontaktów i kolejny element jako wspólne mieszkanie. Jest to element rzadko spotykany w ramach mediacji. Na ten temat strony u nas nie rozmawiają. Podobnie jak to ma się w przypadku spraw sądowych, rzadko sądy też orzekają o tym wspólnym mieszkaniu. Zazwyczaj strony, idąc do sądu, nie chcą takiego orzeczenia o wspólnym mieszkaniu. Pozostawiają to gdzieś na boku, natomiast koncentrują się na tych najistotniejszych kwestiach, jak wina w rozkładzie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, czy też ustalenie kontaktów. I to, co zasygnalizowałem Państwu przed chwilką, te różnice pomiędzy władzą rodzicielską a ustaleniem kontaktów z dzieckiem. Władza rodzicielska ma tutaj do siebie takie dwie najistotniejsze cechy, na które trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim obejmuje ona pieczę nad dzieckiem oraz pieczę nad majątkiem dziecka. Władza może co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są oni w jakiś sposób ubezwłasnowolnieni bądź pozbawieni tej władzy. Wtedy każdy z rodziców ma prawo do opiekowania się dzieckiem, ale jednocześnie ma też obowiązek opiekowania się dzieckiem. Każdy z rodziców podejmuje działania na rzecz dobra dziecka, na to, żeby wychowywać je jak najlepiej. W odróżnieniu od tej władzy rodzicielskiej, która w pewnych sytuacjach może być ograniczona, bądź w ogóle może któryś z rodziców zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, w odróżnieniu od tego mówimy o kontaktach z dzieckiem. Kontakty, jest to zupełnie inna sfera. Jest to sfera, gdzie dany rodzic, niezależnie od władzy rodzicielskiej, niezależnie od tego, czy ta władza mu przysługuje, czy ta władza mu nie przysługuje, może się z tym dzieckiem spotykać, zabierać go na spacery, zabierać go do kina, dbać o niego w jakiś inny sposób. I te rzeczy, te kontakty, chciałem podkreślić, zawsze przysługują rodzicowi. Rodzic zawsze ma do nich prawo. Tutaj niezależnie od tego, czy władza rodzicielska przysługuje. To wielokrotnie podkreślił także Sąd Najwyższy, że rodzic zawsze z dzieckiem może się spotykać, dbać o nie i opiekować dzieckiem. I teraz chciałem Państwu powiedzieć, jak te strony przychodzą do nas do mediacji, co w ramach ustalenia kontaktów jest regulowane przez rodziców dziecka. Często to w ogóle zaczyna się tak, że jako mediatorzy robimy takie wprowadzenie w mediację, przedstawiamy te podstawowe zasady mediacji, mówimy, czym jest mediacja, jakie są jej idee i cele i przechodzimy jakby do merytorycznej rozmowy, prosimy tych rodziców o to, żeby każdy z nich przedstawił swoje stanowisko w sprawie, czyli jak matka oraz jak ojciec widzą kontakty z tym dzieckiem. Zazwyczaj te sprawy trafiają do nas, jak już są na etapie postępowania sądowego. To znaczy, że każdy z rodziców już w jakiś sposób przed sądem wskazał sposób, w który chciałby się dzieckiem opiekować. Niemniej jednak w mediacji, mediacja jest na tyle luźną, elastyczną instytucją, że te strony, rodzice mogą się zupełnie oderwać od tego, co wskazali przed sądem. Mogą swobodnie prowadzić rozmowy, w jaki sposób te kontakty z dzieckiem ustalić. Przechodząc już do konkretów, które rodzice regulują, w pierwszej kolejności to, co najistotniejsze, jest ustalenie, z kim dziecko będzie zamieszkiwało. Rodzice przychodząc do nas do mediacji zazwyczaj mieszkają już osobno, każdy zaczyna żyć swoim własnym życiem, nierzadko ma już nowego partnera, także
raz mi się zdarzyła mediacja tytułem przykładu, że rodzice, mimo że trwała sprawa rozwodowa, trwała sprawa ustalenia kontaktów, zamieszkiwali w jednym domu, jeden rodzic na parterze, drugi rodzic na piętrze. Natomiast co do zasady, ci rodzice mieszkają oddzielnie. Więc pierwsza kwestia, ustalenie, z kim dziecko zamieszkuje i kto co do zasady się tym dzieckiem opiekuje. Z praktyki tutaj mediacyjnej wynika, że w większości przypadków dziecko pozostaje pod opieką matki i miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania matki. Zazwyczaj wskazujemy w treści takiej ugody, że miejscem zamieszkania dziecka jest miasto Katowice, jeżeli tam mieszka matka. Możemy doprecyzować to adresem, natomiast standardem jest wskazanie miejscowości. Mając już tak ustalone miejsce zamieszkania oraz osobę, która co do zasady opiekuje się tym dzieckiem, przechodzimy do dalszych kwestii, czyli uregulowania sposobu, w jaki ojciec będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, kiedy się będzie z nim spotykał, w jaki sposób. Pierwszą rzeczą, która podlega regulacji, jest kwestia ustalenia, jak w czasie tygodnia ten ojciec to dziecko będzie widywał. Tutaj bardzo różne rozwiązania się stosuje, bądź określenie jednego dnia, bądź dwóch dni, trzech dni. Ustalamy konkretnie sobie te dni, powiedzmy, ojciec ma prawo spotykać się z dzieckiem w każdy wtorek oraz czwartek danego miesiąca w godzinach od 16 do 19. Istotna jest taka regulacja, żeby była konkretna, ponieważ ugoda musi być przez sąd zatwierdzona. A żeby była zatwierdzona, musi nadawać się do wykonania. To znaczy, że musi być konkretnie wskazane, w jaki sposób i kiedy ten ojciec ma prawo z dzieckiem się spotkać. Sądy nie dopuszczają regulacji typu ojciec ma prawo spotykać się z dzieckiem dwa dni w tygodniu, łącznie przez 6 godzin. Byłoby to na tyle niekonkretne, nieskonkretyzowane, że sąd by takiej ugody nie zatwierdził. Jeżeli mamy już ustalone dni powszednie, przechodzimy wtedy do regulacji weekendów. Tutaj najczęściej spotykanym rozwiązaniem w praktyce mediacyjnej jest regulacja, że ojciec spotyka się z dzieckiem co drugi weekend. Sobota, niedziela, czasami to się zaczyna już w piątek o godzinie 18, ojciec odbiera dziecko i dziecko przywozi do matki o godzinie, powiedzmy, nie wiem, 17, 18, 19 w niedzielę. Także weekendy to jest druga kwestia regulacji. Kolejna kwestia to wakacje letnie oraz ferie. Tutaj często rodzice też chcą to regulować. Jest to jak najbardziej zasadne, żeby ustalić, w jaki sposób spędzać z dzieckiem wakacje. Co do ferii zimowych, zazwyczaj pomiędzy rodzicami jest zgoda tydzień na tydzień. Pierwszy tydzień ojciec, drugi tydzień matka, bądź odwrotnie. Tutaj jakichś większych problemów nie ma. Natomiast większe problemy pojawiają się w przypadku wakacji letnich. Mamy 2 miesiące, które niejako można rozdysponować, że w ten sposób to ujmę. I często jest tak, że ojciec mówi, że on chce się widywać z dzieckiem cały miesiąc, powiedzmy cały lipiec on, cały sierpień matka. Na co jako mediatorzy słyszymy, ale jak tak może być? Przecież tutaj matka ma prawo więcej się widywać z dzieckiem, dłuższy okres z nim spędzać, w końcu jest matką i nie może być tak, żeby przez cały miesiąc dziecka nie widziała. Praktyka pokazuje, że zazwyczaj ten ojciec ma prawo spotkać się z dzieckiem tydzień bądź 2 tygodnie w lipcu i następnie tydzień bądź 2 tygodnie w sierpniu. Naprawdę bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, żeby ustalić kontakty w czasie wakacji letnich w ten sposób, żeby jeden miesiąc dziecko było u jednego rodzica, drugi miesiąc dziecko było u drugiego rodzica. Kolejną istotną kwestią w ramach ustalenia kontaktów są święta Bożego Narodzenia oraz święta wielkanocne. Tutaj bardzo różne rozwiązania, natomiast to, co spaja te wszystkie rozwiązania, jest kwestia lat parzystych i nieparzystych. Lata nieparzyste 2015, 2017 i tak dalej. I lata parzyste, gdzie ci rodzice wymieniają się. Przykładowy sposób regulacji. W roku nieparzystym Wigilia spędzana jest z matką, pierwszy dzień świąt spędzany jest z ojcem, drugi dzień świąt z matką i to się odwraca w roku parzystym. Podobnie jeżeli mówimy o świętach wielkanocnych. Wielka sobota zazwyczaj z jednym rodzicem, niedziela, poniedziałek z drugim rodzicem, sytuacja się odwraca. Albo inaczej, wielka sobota, wielka niedziela z jednym rodzicem, poniedziałek z rodzicem drugim.
też naprawdę tutaj jest duża swoboda regulacji. I co chciałem podkreślić, im więcej tych kwestii jest do regulacji, czyli te dni powszednie, weekendy, wakacje, święta, tym łatwiej można z tymi stronami prowadzić rozmowy, łatwiej można im podsuwać różne rozwiązania, niejako sugerując, żeby może ustąpili w jednym miejscu, ale coś zyskają w drugim miejscu. Także to jest właśnie ta rola mediatora, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie, którego to rozwiązania strony same nie dostrzegają. Oczywiście ostateczna decyzja należy tutaj do stron, do tej matki, ojca i to oni ostatecznie decydują, w jaki sposób kontakty regulować. Rzeczy może, które wydają się mniej powszechne, a które jednak też są uregulowane, to kwestia urodzin dziecka. Bardzo często jest sytuacja taka, że każdy z rodziców w dniu urodzin chce trochę czasu spędzić z dzieckiem, kupić mu jakiś prezent, wręczyć ten prezent, zabrać gdzieś dziecko, kino, basen albo jakieś inne rozrywki. Bardzo prosty sposób na rozwiązanie takiego konfliktu. Jeden rodzic ma prawo spotykać się z dzieckiem co drugi rok i też jest zamiana bądź inna regulacja. Jeden rodzic spotyka się z dzieckiem w dniu urodzin, ale za to w najbliższą sobotę przypadającą po urodzinach ma prawo spotkać się z tym dzieckiem, zabrać go w jakieś miejsce, spędzić z nim cały dzień. Inne święta w rodzinie, tutaj mam na myśli urodziny babci, dziadka, wujka, cioci. Często rodzicom zależy na tym, żeby dziecko w takim przypadku zostało z danym rodzicem, żeby udało się na tą ceremonię, uroczystość i to także regulujemy w ramach takich ugód mediacyjnych. Dzień ojca, dzień matki, sytuacja wydaje się w zasadzie oczywista. Pierwsza komunia święta, to oczywiście zależy od wieku dziecka, o którym rozmawiamy w ramach mediacji. Natomiast nierzadko jest tak, że dziecko już dwuletnie, trzyletnie, rodzice już na przyszłość chcą sobie ustalić kompleksowo te kontakty z dzieckiem i już rozmawiają o tym, jak będzie wyglądała kwestia komunii świętej. Kto pokryje koszty tej komunii, czyja rodzina pojawi się na tej komunii. Najczęściej sytuacja jest taka, że ojciec pokrywa koszty jego rodziny, matka pokrywa koszty obecności swojej rodziny. Także też regulacja dosyć ciekawa, szeroka i tak jak mówię, strony mają tutaj pełną swobodę na temat rozmów. Dalej, wybór placówki edukacyjnej, bardzo istotna rzecz. Często jak rodzice mieszkają w różnych miastach, każdy z nich chciałby, żeby dziecko chodziło do szkoły, do przedszkola w danym mieście. No tutaj jest duża oś sporu, trzeba przyznać, i trudna rola mediatora, co zaproponować w takiej sytuacji. Niemniej jednak no, któryś z rodziców w końcu musi ustąpić dla dobra tego dziecka. Najczęściej i najlepiej, najbardziej pożądaną sytuacją jest taka, żeby dziecko chodziło do przedszkola, do szkoły tam, gdzie mieszka. No, nie ma sensu sytuacja, że mieszka powiedzmy w Katowicach, ojciec mieszka w Gliwicach i szkoła dla dziecka wybierana jest w Gliwicach. Zupełnie inaczej, jeżeli dziecko już jest starsze, mówimy o gimnazjum, wtedy już samo dziecko może się też wypowiedzieć co do problemu, jak ono widzi tą sprawę, do której szkoły chciałoby chodzić. Także to już zupełnie inaczej, natomiast najważniejsze znaczenie i największa oś sporu ma to w przypadku dzieci bardzo małych, młodych. Wybór placówki leczniczej także jest kwestia sporna między rodzicami. Nierzadko można usłyszeć, że matka chce albo ojciec, żeby dziecko chodziło do jakiejś konkretnej placówki leczniczej, ponieważ tam są dobrzy lekarze, natomiast tam, gdzie jest obecnie zapisane, no to lekarze są niestety niekompetentni, nie znają się jakby na swoim fachu, że tam jeden z rodziców słyszał jakieś negatywne opinie na temat danego ośrodka zdrowia. Tutaj też kwestia bardzo otwarta, trudno w jakiś sposób jednolity zaproponować jakieś jedno rozwiązanie, więc też któryś z rodziców musi ustąpić. Kolejna kwestia w ramach regulowania kontaktów, o której często rodzice rozmawiają, wyjazdy zagraniczne. Kwestia zgody na paszport, kwestia przede wszystkim informowania drugiego rodzica o tym, że taki wyjazd będzie miał miejsce, żeby rodzic wiedział, gdzie znajduje się jego dziecko. Generalnie ustalając te kontakty, zawsze też podkreślamy to, żeby rodzice nie utrudniali sobie w jakikolwiek sposób kontaktu z dzieckiem i wpisujemy to też do ugód, żeby każdy z rodziców w każdym czasie mógł telefonicznie skontaktować się ze swoim dzieckiem. Kończąc już jakby tematykę ustalenia kontaktów i krótko jeszcze na temat alimentów, co w ramach alimentów może być regulowane.
Przede wszystkim kwota płatności, data płatności. Tak jak wcześniej wspominałem, płatne to jest zazwyczaj do rąk matki. Rzadko się zdarza, żeby matka płaciła alimenty na rzecz ojca. Przykład z jednej mediacji, kiedy strona zaproponowała, żeby alimenty wyglądały w ten sposób, że ojciec będzie płacił za ubrania, będzie płacił za leki, za wyżywienie dla tego dziecka. No, szanowni Państwo, nie jest możliwa regulacja w ten sposób. Sąd takiej ugody by nie zatwierdził. Przy alimentach wskazujemy kwotę. Często zdarzają się sytuacje, że oboje rodzice, jeden żąda zwiększenia kwoty alimentów, drugi żąda obniżenia kwoty alimentów. Taka mediacja jest niestety bardzo trudna do poprowadzenia, bardzo trudno zaproponować kompromis w takiej sprawie. Przykładowo, alimenty w wysokości 500 zł, matka chce, żeby ojciec płacił 900, ojciec chce, żeby były płacone alimenty w kwocie 200 zł. Jedynym sensownym rozwiązaniem, które może mediator zaproponować, to jest to, żeby każda ze stron odstąpiła od swojego roszczenia i przez jakiś czas jeszcze pozostały alimenty w tej kwocie, w której są. Natomiast praktyka pokazuje, że jednak trudno doprowadzić do ugody w takiej sytuacji rozbieżności roszczeń. Wiek dziecka, a ustalenia w mediacji, bardzo duże znaczenie. Często to dziecko ma już wpływ, będąc starsze, ma wpływ na to, do jakiej szkoły chce chodzić, gdzie chce być leczone, a przede wszystkim, kiedy chce się widywać z danym rodzicem. Taka ugoda tutaj często może być pozorna, ponieważ rodzice owszem ustalą sobie, jak widują się w tygodniu, jak widują się w weekendy, natomiast dziecko lat 14, 15 albo starsze zupełnie może tego nie przestrzegać. Kwestia udziału dziecka w mediacji pokrótce jeszcze tutaj zostanie Państwu przedstawiona. Czy dziecko bierze udział w posiedzeniu mediacyjnym? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie tylko rodzice biorą udział w takiej mediacji. Nie jest pożądane, żeby dziecko 3-letnie, 5-letnie brało udział. Może zdarzyć się sytuacja, że rodzice przyjdą na tą mediację z dzieckiem, ponieważ nie mają go z kim zostawić, nie ma babci, dziadka. Wtedy robimy mediację w formie spotkań indywidualnych. Najpierw spotykamy się z matką, wysłuchujemy jej stanowiska, potem spotykamy się z ojcem, wysłuchujemy jego stanowiska i w ten sposób dążymy do wypracowania projektu ugody. W przypadku dziecka starszego może się zdarzyć, że rodzice chcą, aby wzięło ono udział w mediacji, natomiast wtedy wyjątkowo, jeżeli by to było dziecko 16-letnie, 17-letnie, decyzja konkretnego mediatora, czy dopuścić takie dziecko do wzięcia udziału w tej mediacji. Króciutko na temat przebiegu mediacji, na przykładzie mediacji o ustalenie kontaktów. Do ośrodka mediacji wpływa postanowienie sądu wyznaczające daną osobę na mediatora, wskazujące termin trwania mediacji. Do rodziców wysyłane jest zaproszenie na tą mediację, oznaczamy termin, godzinę, kiedy mediator spotyka, chce się spotkać z rodzicami. Rodzice przychodzą na mediację w tym terminie. Pierwszą rolą mediatora jest krótki monolog, w którym przedstawia ideę mediacji, cele, jej zasady. Dalej przechodzimy już do rozmowy ze stronami. Na przykładzie tego ustalenia kontaktów, tak jak tutaj omówiłem te wszystkie kwestie, one są omawiane w trakcie posiedzenia mediacyjnego. Często te strony są też zagubione, nie mają jakiejś wiedzy prawnej. To co wspomniałem, kwestia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, to musimy stronom też wyjaśniać, jaka jest różnica. Strony często to utożsamiają, dla nich jest to jedno i to samo. Dalej jakieś propozycje mediatora pojawiają się w trakcie takiej mediacji. Finalnie spisujemy projekt ugody, przedstawiamy go rodzicom, każda ze stron akceptuje projekt tej ugody, jest ona podpisywana przez strony. Jako ośrodek mediacji wysyłamy ugodę do sądu, sąd zatwierdza tą ugodę, kończy się postępowanie w sprawie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Czy są jakieś pytania? Pytań nie ma, to dziękuję bardzo. Pojęcie weekendu, miałam problem. Tak. Do...
No tak, to jest kwestia sporna, którą można by doregulować w takiej ugodzie, jeżeli to od razu mediator i strony przewidzą. Dla mnie weekend to jest sobota, niedziela, a jako dni tygodnia, jako dni powszednie przyjmuję od poniedziałku do piątku i ja w ten sposób mówię stronom w trakcie mediacji, że regulując dni powszednie mówimy o dniach od poniedziałku do piątku. Także myślę, że to jest optymalne rozwiązanie, żeby wskazywać, jakie dni uznajemy za powszednie, a jakie za weekendy, to też nie powodowałoby takich sporów na późniejszym etapie. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy. Tak, no to jest, bardzo dużo jest mediacji, rozwija się tutaj kwestia mediacji rówieśniczych. Też warto dopowiedzieć, że najczęściej my te mediacje prowadzimy w duetach, prawda, biorąc pod uwagę, że one toczą się w osi kobieta-mężczyzna. Mediacje rodzinne to również tutaj dysponujemy zespołem mediatorów, w którym właśnie jedna osoba to mężczyzna, druga osoba to kobieta, często też prawnik i psycholog, tak, żeby tutaj to było takie bardzo transparentne. Bardzo dziękuję. Teraz przed Państwem wystąpi pani Małgorzata Czarnecka z referatem pod tytułem Pedagog szkolny jako mediator w konflikcie rodzinnym. Właśnie pani Małgorzata Czarnecka jest mediatorem, jest pedagogiem, także tutaj podzielić się takim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie. Proszę. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Czarnecka, jak już tutaj kolega mnie przedstawił. Jestem pedagogiem szkolnym, no i mediatorem może na początku drogi. Moi przedmówcy zaznajomili Państwa tutaj z tematyką mediacji ogólnie i mediacji rodzinnych. Chciałam w swojej prezentacji podzielić się moją praktyką w pełnieniu funkcji pedagoga szkolnego i troszkę mediatora. Oczywiście pedagog szkolny zazwyczaj jest tym mediatorem w konflikcie rówieśniczym, z tym, że do końca nie jest tutaj zachowany czynnik niespełniający zasady dobrowolności, no bo cóż dzieci mają do powiedzenia, jeśli są skierowani na tak zwany dywanik do pani pedagog? No nie mają innego wyboru, tylko muszą z nią porozmawiać. Więc no jest to jakaś forma mediacji na pewno. Coraz częściej jednak pedagog szkolny zaangażowany jest również w konflikt pomiędzy rodzicami. I choć ogólnie jest takie zdanie na temat, że sprawy rodziców są jakby ich sprawami prywatnymi, to jednak no nie możemy ich nie zauważać. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do czynienia nauczyciele, wychowawcy z inną skalą problemów. Konflikty rodzinne raczej nie były wyciągane na zewnątrz, były gdzieś chowane w czterech ścianach. Mniejsza była też, wydaje mi się, presja na sukces, na dobra materialne. Życie bardziej było zamknięte w domu, nastawione na dom. Wydaje mi się, że obecnie paradoksalnie, chociaż wszyscy macie Państwo na pewno telefony komórkowe ze sobą, każdy z nas ma dostęp do internetu 24 godziny na dobę, to jednak coraz mniej mamy czasu na spontaniczną rozmowę, spontaniczne spotkanie. Coraz mniej mamy umiejętności wzajemnego słuchania siebie. Więc ten pedagog kiedyś spotykał się z innymi problemami. Kilka lat temu mogliśmy zaobserwować dużo mniejszą również presję na dobra materialne, na prestiż społeczny. Według danych GUS-u, które tutaj możecie Państwo zobaczyć, tabelkę, liczba rozwodów w Polsce stale rośnie, co jest zatrważające. Ogółem w 2013 roku w Polsce rozwiodło się ponad 66 tysięcy małżeństw. 60% rozwodów dotyczyło małżeństw z dziećmi. W tym ponad 24 tysiące z jednym dzieckiem i około 11,5 tysiąca z dwójką dzieci. Najczęściej rozwodzą się małżeństwa jednak bezdzietne, no i co wiąże się też z materialną częścią życia, najrzadziej małżeństwa rodziny wielodzietne, najrzadziej się rozpadają. Tylko w 2013 roku w województwie śląskim rozwiodło się ponad 8,5 tysiąca małżeństw. W Katowicach było to ponad 600. Więc wydaje mi się, że współczesny nauczyciel, wychowawca czy pedagog
nie może nie zauważać tego narastającego problemu. Dzisiaj pedagog musi zmierzyć się z nowymi trendami w wychowaniu, innym stylem życia współczesnego człowieka, z multikulturowością, która przejawia się chociażby przez różne związki małżeńskie, różnowyznaniowe, wielokulturowe, różnymi innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Jesteśmy otwarci na wyjazdy różne, spędzamy zupełnie inaczej czas, poznajemy inne kultury. Zmienił się globalnie, mamy do czynienia z innym stylem życia. Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż najwięcej konfliktów rodzinnych przenikających na teren szkoły wśród małżeństw to konflikty przechodzące z rodzin, gdzie małżeństwa są w czasie postępowania rozwodowego lub w czasie separacji. Tutaj według danych GUS-u w 2013 roku orzeczono 391 separacji małżeństw z dziećmi. I w większości władzę rodzicielską powierzono matce. Tylko w województwie śląskim dotkniętych rozwodem rodziców dzieci zostało 7 tysięcy. W tym połowa z nich uczęszczała właśnie do szkół podstawowych. Rozwód rodziców zawsze napawa lękiem przede wszystkim dzieci. Na pewno zawahana jest ich, poczucie bezpieczeństwa. Dzieci tej sytuacji nie potrafią sobie wytłumaczyć. Gdzieś ostatnio wpadło mi takie zdanie dziecka, które się rodziców w trakcie rozwodu, że mam teraz dwa domy, ale tak właściwie to nie mam żadnego. I wydaje mi się, że jakby współczesna szkoła musi na miarę swoich możliwości oczywiście dać dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, jakiegoś zrozumienia, oczywiście w miarę możliwości. W szkole, gdzie pracuję, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach, przeprowadziłam ostatnio takie małe badanie, przeprowadziłam ankietę wśród wychowawców, ile w klasie jest dzieci z rodzin rozbitych, z rodzin, które są w stanie, których rodzice są niepełne. Dodam jeszcze, że w naszej szkole jest blisko, uczy się 450 uczniów. Uczą się wszyscy w 22 oddziałach. Co zatrważające, nie było ani jednej klasy, w której nie byłoby ani jednego dziecka, gdzie rodzice nie są rozwiedzeni. Maksymalnie była to czwórka dzieci z rodzin rozbitych. Zauważyłam też, że często rodzice, którzy są w trakcie postępowania rozwodowego, zwłaszcza ubiegający się o rozwód z orzeczeniem o winie, przenoszą swoje konflikty na grunt szkolny. I zdarza się właśnie, że poprzez nauczycieli chcą zbierać dowody obciążające w sądzie swojego współmałżonka. I tak na przykład, ja się przynajmniej z tym spotkałam, że tworzą zeszyty, gdzie chcą zbierać podpisy pań ze świetlicy, który rodzic kiedy odbiera dziecko. Jeden tato chciał bardzo od nas uzyskać informację, ile jego córka spędza czasu w świetlicy. Oczywiście chce jakieś takie zaświadczenie obciążające żonę, że żona zaniedbuje dziecko i to dziecko wtedy jest długo w szkole. Zdarzają się też rodzice, którzy przychodzą z prośbą o pomoc, którzy nie mogą się porozumieć w żaden sposób. I tak miałam tutaj rodziców, którzy byli już po postępowaniu mediacyjnym, mieli zawartą ugodę, jednak nie mogli się ustosunkować co do wakacji. Nie potrafili się porozumieć, kto który dzień, no aż do tego stopnia, że nie potrafili. Także umówiliśmy się na taką mini mediację. Była to mediacja czasowa na czas wakacji. Oni podzielili właściwie swój, bo to na tym rzecz polega, że to nie ja im nakazałam, kto kiedy będzie z dzieckiem, tylko oni sami wypracowali ugodę. Oboje ją podpisali. No, dzięki temu też dzieci miały większe poczucie bezpieczeństwa i dokładnie wiedziały, co je czeka. Korzystając też z okazji, że jesteśmy właśnie na Wydziale Prawa,
Chciałabym zauważyć ogromną potrzebę współpracy między wymiarem sprawiedliwości a szkołą. Wydaje mi się, że z własnej też autorefleksji na swój własny temat, że nauczycielom brakuje przeszkolenia w zakresie znajomości prawa, zwłaszcza prawa rodzinnego. Często szkoła dostaje od rodziców postanowienia sądu, wobec których do końca nie wie, co ma zrobić i jak się do nich ustosunkować. Podejmowane działania są zazwyczaj intuicyjne. Czy gdzieś, nie wiem, konsultujemy się ze znajomymi adwokatami, szukamy gdzieś na własną rękę. Prawne terminy, takie jak powierzenie pieczy rodzicielskiej nad małoletnią, czy ograniczenie praw rodzicielskich, nie zawsze jest dla nas czytelne i jasne i na gruncie szkolnym nie wiemy na przykład, czy tato, który ma ograniczone prawa rodzicielskie, czy może odebrać danego dnia córkę. Nie zawsze też wiemy, czy możemy w takim wypadku udzielać informacji o dziecku, czy możemy je wydawać drugiemu rodzicowi. No tutaj tak troszkę za wcześnie. Dobrze. Wydaje mi się, że niezbędne jest ciągle zwiększanie kompetencji, również w zakresie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. W naszej szkole również od października będzie otwarty punkt mediacji rówieśniczych we współpracy z Ośrodkiem Mediacji Wydziału Prawa i Administracji. I aby tak już nie zakończyć zupełnie pesymistycznie, że tyle mamy rozwodów, chciałabym, aby zwrócili Państwo uwagę na ostatni slajd i troszkę się do niego zastosowali. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję za podzielenie się. Tutaj niezwykle szerokim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie. Właśnie po to mediacja, prawda? Po to mediacja, żeby w gruncie rzeczy właśnie też ten konflikt prawny nie odpryskiwał i na szkołę, tak? Bo tutaj rzeczywiście to często się dzieje i też często przy naszym stole mediacyjnym są takie pomysły, aby wnosić, no, mimo że jest to postępowanie mediacyjne, jakieś dowody tutaj, zdjęcia i różne tutaj zapisane czy nagrane wypowiedzi pracowników szkoły. Tak? Także tutaj jakby po to mediacja, żeby ten konflikt tutaj niwelować. Bardzo raz jeszcze dziękuję za to wystąpienie. Teraz zaproszę panią Joannę Piórkowską, która jest mediatorem w Gliwicach, głównie w sprawach właśnie rodzinnych. Jest również nauczycielem, jest również twórcą ośrodka mediacyjnego i przed państwem zaprezentuję tutaj też kwestie związane z mediacjami rówieśniczymi. Proszę. Dzień dobry Państwu, ja tylko chciałam sprostować, ja już nie jestem nauczycielem, byłam nauczycielem przez 23 lata. Kocham ten zawód oczywiście, nie chcę się rozstać ze szkołą, dlatego wymyśliłam sobie, że zwrócę się z taką propozycją do szkół, jak mediacje rówieśnicze. Państwo, żeście już bardzo dużo usłyszeli na temat zasad mediacji. Ja jestem pasjonatką, zwolenniczką. Jestem, mogę powiedzieć tak, jestem zwariowana, jeśli chodzi o mediację, ponieważ ona jest szalenie prosta. To jest 5 zasad, które obowiązuje wszędzie. W mediacjach karnych, w mediacjach rodzinnych, w cywilnych, w gospodarczych i w mediacjach rówieśniczych. I to jest takie piękne, ponieważ to jest proste, zasady są jasne i wszyscy mogą te zasady zrozumieć. My nie komplikujemy, my ułatwiamy. Patrząc teraz, jak wygląda szkoła, no to wiemy, że ona się zmienia, że przede wszystkim nauczyciel ma być wzorcem, ma pokazywać różne wzorce zachowań i jakby ciężar, ja to tak postrzegam, mogę się mylić, ciężar tej takiej typowej edukacji, typowej nauki jakby przechodzi na sferę wychowawczą. Oczywiście jestem przeciwnikiem takiego sformułowania, że szkoła wychowuje. Absolutnie nie. Wychowuje rodzina. Wychowuje rodzina. Ja uważam, że szkoła współtowarzyszy rodzinie w wychowaniu młodego człowieka. Może go wspierać w takich dzisiaj
trudnych czasach, kiedy to rzeczywiście nikt dla nikogo nie ma czasu. Dlatego mediacje rówieśnicze. Ja się z Państwem podzielę moim doświadczeniem, bo wprowadzałam te mediacje rówieśnicze do szkół, współpracowałam ze szkołami i powiem Państwu, jak to wygląda w rzeczywistości. Podzielę się tym moim doświadczeniem. Jeśli mediacje rówieśnicze, proszę Państwa, to musi być to podjęta decyzja całej społeczności szkolnej. To ma być nasz wybór. My nie możemy sobie absolutnie, może powiem tak, w placówkach oświatowych, bo również w domach dziecka próbujemy zakładać takie klubiki mediatorów rówieśniczych. Jeśli my chcemy podjąć takie działania wszyscy, to rzeczywiście powinno to się skończyć sukcesem. Ja przytoczę tutaj kilka takich słów dotyczących, które mnie też jakby zmotywowały do tego, że to jest dobry pomysł, że szkoła jest tym ośrodkiem, który ma bardziej wspomagać tutaj rozwój tego młodego człowieka i pomagać mu kroczyć tą drogą bardzo trudną, jak już powiedziałam, pokazując przeróżne wzorce. Jeszcze raz powtórzę, szkoła nie zastąpi rodziny i rodziców, ale może dać im to wsparcie. Proszę Państwa, mediacja nie jest panaceum na wszelkie zło, absolutnie. Mediacja nie jest receptą, że jak będziemy stosowali mediacje rówieśnicze w szkole, to będzie u nas pięknie, wspaniale i wszyscy będą się kochać. Absolutnie nie, ale jest to propozycja, jest to narzędzie, żeby pokazywać takie podstawowe wartości. Jestem człowiekiem, ludzie są różni, mają do tego prawo. Uczmy się wzajemnego szacunku. Znajdźmy w tej rozkrzyczanej szkole taki moment, żeby usiąść i żeby popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć: ja jestem ważna i ty jesteś ważny. Wydaje mi się, że taka sekunda na zastanowienie się w tym naszym bardzo szybkim życiu jest ważna, żeby zwrócić się na tego drugiego człowieka. Tak sobie nazwałam, że ta mediacja jest dobrą szkołą kompromisu. Ja jeszcze używam takiego sformułowania. Jestem zwolenniczką idei sprawiedliwości naprawczej. Każdy z nas może, mówiąc kolokwialnie, językiem szkolnym nabroić. Wszyscy mamy do tego prawo, ale najważniejsze jest to, w jaki sposób my potem naprawimy tą krzywdę, którą żeśmy wyrządzili drugiemu człowiekowi. Proszę Państwa, ja rozpoczynając, jak już mam zgodę społeczności szkolnej, rozpoczynając pracę z dzieciakami i z młodzieżą. Ja mówię bardziej o szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Nie mam takich doświadczeń ze szkołą podstawową, bo tam jest inna specyfika, ale mogę się też podzielić tym, co słyszałam. W szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej poprzez wprowadzenie mediacji rówieśniczych bardzo chciałabym wpłynąć na postawy młodego człowieka. Pokazuję Państwu cykl konfliktu, wszyscy Państwo go dokładnie znacie. I ja próbuję wpłynąć na to, żeby młodzież się otworzyła. Bo jeśli my przyjmiemy taką postawę zamkniętą, ja jestem najważniejszy, ja jestem najmądrzejszy, jestem najsilniejszy, to spostrzegam innych jako wrogów. To ja muszę z nimi walczyć. Natomiast jaka jest reakcja? No jeżeli ktoś ze mną walczy, to jest atak i kontratak, tak? Więc mamy tutaj próbę sił. W konsekwencji wygrywa silniejszy. A co to znaczy? No to ten silniejszy musi się zastanowić i musi zbierać zaplecze, żeby utrzymać tę pozycję. Żyje w ciągłym strachu, żeby mu ktoś tej pozycji nie odebrał. Ja zwracam uwagę na postawę otwartą. Jeśli ja będę spostrzegał drugiego człowieka i będę się starał oddzielić człowieka od problemu, czego się całe życie uczę, to wtedy mogę popatrzeć na świat w ten sposób, że
mogę wszystko wyjaśnić, mogę o wszystkim powiedzieć. Zwróćcie Państwo uwagę, że my nie mówimy. Może tak, my mówimy, ale nie rozmawiamy. O, może w ten sposób. Bo my chcemy być słyszani, ale rzadko chcemy usłyszeć drugą osobę. Jeśli będziemy postrzegali drugą osobę jako partnera, a nie wroga, to te relacje będą się układały na takiej płaszczyźnie porozumienia. W konsekwencji nie będzie ani wygranego, ani przegranego. Nikt nie będzie musiał walczyć o swoją pozycję, tylko będą wyrównane szanse. Każdy będzie mógł mówić o swoich potrzebach i spełniać te swoje potrzeby. I taką postawę otwartości bardzo bym chciała przekazać młodzieży. Ja sobie tutaj jeszcze tak roboczo nazywam zaprzyjaźnienie się z konfliktem. Ja już nie mówię o zarządzaniu konfliktem, bo to już jest trudne, ale polubić konflikt. On jest, był i będzie. I pokazać, że to jest, nie jest nic złego. On po prostu jest dlatego też, żebyśmy się rozwijali, bo konflikt powinien wpływać, rozwiązanie konfliktu powinno wpływać pozytywnie na nas. Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie, ja absolutnie nie chcę prowadzić żadnego wykładu dotyczącego konfliktu, bo ja nie jestem psychologiem, ale co się z nami dzieje w momencie sytuacji konfliktowej? Nikt o tym nie myśli w danym momencie, prawda? Ale to jest tak, konflikt wartości, one są moje, konflikt danych, one są moje. Konflikt relacji, one są moje. To ja jestem najważniejsza, moje sprawy są najważniejsze, mój światopogląd, ja nie będę z nikim na ten temat dyskutować. Zazwyczaj jest nierównowaga sił, mnóstwo przeróżnych sytuacji i ja chcę zaspokoić swoje interesy. To się wszystko dzieje w danym jednym momencie, kiedy czujemy się w sytuacji konfliktowej. Na etapie, kiedy ja jestem najważniejsza, ja sobie tak mówię, kiedy moja mojsza jest najbardziej mojsza, w ogóle mnie nikt nie interesuje. Ja mam ochotę krzyczeć, ja mam ochotę wrzeszczeć, ja jestem niezadowolona i ja chcę powiedzieć, co ja czuję. I nie będę nikogo brała pod uwagę, bo ja jestem najważniejsza. To jest tak zwana część nienegocjowalna. My ją po prostu przeżywamy, ona w nas jest. I na mediacji możemy pozwolić jej żyć, bo to jest moment, kiedy mówimy o swoich stanowiskach, co ja czuję. To jest ważne, co ja czuję. Ja nie każę się nikomu zgadzać z tym, ale najważniejsze jest to, co ja czuję. Proszę Państwa, jak ja się wygadam, jak ja się wywrzeszczę, bo tak jest, wypłaczę, to mogę zrobić oddech, mogę oddzielić ludzi od problemu i zająć się tym, co jest naprawdę ważne, istotne w rozwiązaniu konfliktu, bo cały czas mówię, człowiek jest najważniejszy. I wtedy jest ten taki czas, my to też nazywamy wentylacją, tak? Bierzemy oddech i może w porządku, no ty masz swoje emocje, ty masz swoje emocje, wszyscy mamy swoje emocje. To teraz zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. Jak jesteśmy na tym etapie, to teraz możemy sobie po pierwsze usiąść, znaleźć takie miejsce w zaciszu. Niekoniecznie jeszcze sobie patrzymy w oczy, bo to jest ten mediator, że można korzystać z tego mediatora i do niego mówić, jeśli jest konflikt bardzo silny. I wtedy możemy powolutku dążyć do zaspokojenia właśnie swoich interesów. Co prowadzi do rozstrzygnięcia. Do rozstrzygnięcia bez wygranej. Przepraszam, może bez zwycięzców, tak? Wygrani jesteśmy my, bo myśmy sami wypracowali porozumienie, które jest trwałe, proszę Państwa. To jest najważniejsze. Bo strony wypracowują porozumienie, które, pod którym składają swój podpis, więc biorą odpowiedzialność za to porozumienie. Nikt im nie narzuca, a dzieciaki, jakie to jest szalenie ważne wśród młodzieży. Ja jestem ważny, nikt mi niczego nie narzucił. To ja będę wprowadzał w to w życie. Ja, a nikt za mnie tego nie zrobi.
a co się dzieje z naszym konfliktem. Ja tak lubię ten konflikt, proszę Państwa, ja go lubię przeformułować. Ja pracuję bardzo dużo z młodzieżą na temat tego konfliktu, od pisania listów po różne inne sytuacje, kiedy my się możemy z tym konfliktem zaprzyjaźnić. Moje doświadczenie w pracy w szkole gimnazjalnej było takie, że ja jako nauczyciel, który wykłada swój przedmiot, który ma potem przerwę i biegnie z dziennikiem do pokoju nauczycielskiego, żeby zabrać dziennik z drugiej klasy. Teraz są elektroniczne, więc trochę jest inaczej, ale biegnę na dyżur, tak? Potem znowuż wracam. Ja nie byłam w stanie zauważyć bardzo wielu konfliktów. Ja go zauważałam, jak była eskalacja. Jak już jeden drugiemu dał w dziób, tak? Kopnął, rozpłakał się, poszedł. Wtedy ten konflikt był przeze mnie jako nauczyciela zauważony. Co najczęściej, nie mam czasu, 10 minut przerwa, 5 minut przerwa, podaj sobie rękę, do widzenia, załatwiona sprawa. Dokładnie Państwo widzicie, że konflikt na etapie złagodzenia żyje swoim życiem. Wymyka nam się spod kontroli. My nie wiemy, co się z nim stanie. Dlatego szukamy takiego narzędzia, takiego sposobu, który pozwoli nam się pochylić nad tym konfliktem i doprowadzić do rozwiązania sytuacji konfliktowej. Po konflikcie wchodzę do szkół i pytam. To ja bym nie chciała Państwa odstraszyć, tak? Bo tak jak sobie przygotowywałam tą prezentację, to się zastanawiam, czy ja Państwa przestraszę, ale to nie Państwo powiecie. W jaki sposób wprowadzić tą mediację? Ze swojego doświadczenia powiem, że do jednego dyrektora chodziłam kilka razy i on w ogóle myślał, że jestem w jakimś kosmitą, tak? A to było dawno, 2004 rok. Jakieś bzdury. Nie? W mojej szkole nie ma żadnych konfliktów. W mojej szkole nie ma żadnego problemu. My wszyscy jesteśmy świetnie wyszkoleni, my sobie z tym świetnie radzimy. Do widzenia. Jeśli przekonam dyrektora do idei sprawiedliwości naprawczej i dyrektor powie tak, ja chcę to robić i przekażę to mojemu gronu pedagogicznemu i zapytam go o zdanie, to już jest bardzo duży sukces. Potrzebuję akceptacji dyrektora bardzo. Mam takie doświadczenie, że jeden dyrektor przez przypadek znalazł się na którejś tam konferencji z mediacji i się zakochał. No i to było piękne dla mnie, tak? Bo u tego dyrektora, proszę Państwa, w szkole dostałam godzinę sprawiedliwości naprawczej. To były podstawy sprawiedliwości naprawczej. Mogłam przemycać elementy prawa na lekcjach, mogłam rozmawiać o komunikacji interpersonalnej. No i wtedy było naprawdę przyjemnie i wszyscy żeśmy się cieszyli, że tak nam się udała ta współpraca. Akceptacja grona. Dokładnie, proszę Państwa, wiem, co to znaczy praca w szkole i dokładnie wiem, jak jedno ze stowarzyszeń zorganizowało konferencję dla grona pedagogicznego w drugiej połowie czerwca. 5-godzinna konferencja, ja wychodzę przed tymi biednymi ludźmi, staję, a oni tak, koniec roku szkolnego, świadectwa, konferencja jedna, konferencja druga. No i mówię o mediacjach, wszyscy tam uzupełniają dzienniki, robią mnóstwo notatek, no nie dziwię się, tak? Więc jeśli grono powie, tak chcemy, ustalamy sobie, że będą to spotkania cykliczne, bo my się też czegoś chcemy nauczyć, to super, to ja mogę przekazać te wszystkie treści nauczycielom. Proszę Państwa, rodzice, zawsze pytam o zgodę rodziców, przedstawiam im projekt mediacji rówieśniczej i z rodzicami mam różne doświadczenia. Za pierwszym razem byłam szalenie ambitna i wymyśliłam warsztaty dla rodziców, tak? Wtorek, godzina 17. No i wiecie Państwo, posiedziałam, uśmiechnęłam się, myślałam, no super. No ale rodzice nie są źli, rodzice są zapracowani, zabiegani, w porządku. Myślę dalej, no dobra, to zrobię spęd rodziców przed wywiadówką. No na wywiadówki chodzą, tak? Ale sobie pomyślałam, no dobra, to zrobię taką karteczkę, że po wywiadówce w auli czekam na nich. No i czekam. No i znowu sobie poczekałam. No i padłam na pomysł, że przed wywiadówką muszą przyjść, no nie ma siły, tak? Przyjdą do auli, potem się rozejdą i to było trafne. Rzeczywiście przychodzili,
dla takiej dużej grupy rodziców nie byłam w stanie im w ogóle jakichś tam warsztatów przemycić, ale próbowałam. Próbowałam ich zachęcać na tyle, żeby powiedzieć, dobrze, fajnie jest, cieszymy się, że to jest jakaś nowa inicjatywa i ją popieramy. I to też jest bardzo ważne. Proszę Państwa, współpraca z władzami lokalnymi, ja to bardzo bym chciała. Jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o mediację. Proszę Państwa, no nie czarujmy się. Wydaje mi się, że jestem przekonana, że finanse są ważne. Jeśli biedny dyrektor nie zrobi wiele, tak? Jeśli nie będzie miał poparcia władz. Tych spotkań jest sporo, tych wykładów jest sporo, materiały by się też przydały. Więc warto sobie zjednać władze lokalne. Szkolenia, ja powiedziałam tak, nauczycieli, rodziców, proszę Państwa, na samym końcu samą młodzież przygotowywać do mediacji. Bo to jest najłatwiejsze i najpiękniejsze i najwięcej przyjemności nam, mi daje najwięcej satysfakcji ta praca właśnie z tym młodym człowiekiem, który jest szalenie chętny. Proszę Państwa, ci młodzi ludzie w gimnazjum przychodzili w soboty, bo sami Państwo wiecie, jak wygląda plan lekcji, tak? Do 15, do 16, potem mamy kółka angielskie, brrrt, i oni przychodzili sami, proszę Państwa, w soboty do szkoły. I to z przeróżnych środowisk. Mam taką jedną szkołę, o której się mówi, że to osiedle jest takie, a nie inne. Też Państwo macie w swoich szkołach takie opinie. I bardzo dużo dzieciaków przychodziło właśnie z tego takiego osiedla, które miało brzydką opinię. Oni potem nie zostawali mediatorami, albo bardzo niewielu, ale przychodzili na zajęcia, bo chcieli też sobie zająć ten swój czas. Etapy, proszę Państwa. Komplikuję bardzo, tak? Jestem przerażona, że tak komplikuję, ale wydaje mi się, że żeby osiągnąć sukces, żeby mediacja zakończyła się sukcesem, to my musimy pokonać te schody do tych mediacji rówieśniczych. Wprowadzenie i realizacja, no i zakończenie to od Państwa zależy. Proszę Państwa, faza wprowadzenia. Co chcemy robić? Musimy sobie zadać takie pytania. Zawsze się takie pytania zadaje. Dlaczego chcemy to robić? I jak to mamy robić? Co chcemy? To jest cel projektu. Czy to ma być projekt długoterminowy, czy to ma być projekt krótkoterminowy? Zacznę od krótkoterminowego, czyli wchodzimy w danym roku, prowadzimy zajęcia z komunikacji interpersonalnej, mówimy o elementach mediacji, bo proszę Państwa, no, jak ja bym zapytała Państwa, kto prowadzi mediację w szkole, takie niekonwencjonalne, tylko nazywa to, że jestem ja, jako nauczyciel, jako pedagog, jako psycholog i dzieci, to myślę, że wszyscy Państwo byście podnieśli ręce, bo wy to robicie. Nie nazywacie tego, bo nie ma tych pięciu elementów, ale Państwo to robicie. Jeśli by to miało być długoterminowe, to już musimy się zastanowić, jak wpisać mediację w dokumentację szkoły, w program profilaktyczny, w statut, proszę Państwa, dzieciaki nie mogą być podwójnie karane. Jeśli jest jakaś kara za dane wykroczenie, a młody człowiek podejmie się mediacji, to wtedy musi być uwzględnione to, że on chce naprawić i już tej kary nie ma. Co innego, jeśli nie zrealizuje tejże ugody, ale to wszystko są już takie bardzo, no to są szczegóły, to są niuanse każdej placówki. Dlaczego chcemy to robić, proszę Państwa? Pytania. Jeszcze raz do grona pedagogicznego. Ja bardzo szanuję grono pedagogiczne. Ja wiem, że macie Państwo bardzo dużo pracy i to jest bardzo ważne. Co jest dla nas ważne? Czy jesteśmy gotowi? Czy my tego chcemy, proszę Państwa? Kiedyś szkoliłam w Metisie pedagogów i którzy powiedzieli tak, to jest tak strasznie dużo pracy. A po jakimś czasie jedna z pań mówi do mnie, ale to jest coś fantastycznego, bo ja sobie wypracowałam to, że mam mniej pracy, bo oni się zajmują pewną sferą swoich spraw. Ja jestem o nich spokojna. Ja ich oczywiście superwizuję, ja im pomagam, ja ich sprawdzam, ale jakby młodzież wzięła pewne sprawy w swoje ręce, a to też chyba o to chodzi. Proszę Państwa, jak chcemy to zrobić? To są też kolejne pytania. Kto realizuje projekt? Czy to jest ktoś z uniwersytetu, czy to jest mediator? Czy Państwo macie jeszcze jakieś inne pomysły, a może macie w szkole kogoś,
z nauczycieli, kto skończył kurs mediatora. Ile godzin na szkolenie nauczycieli? To musi być jasne. Nauczyciele muszą wiedzieć, czy to będą cykliczne raz na dwa miesiące, raz w miesiącu spotkania. Czy wprowadzić elementy mediacji w czasie godzin wychowawczych. Ja też po takim kolejnym spotkaniu szkoliłam samych wychowawców. Układaliśmy plany godzin wychowawczych, żeby przekazać młodzieży namiastkę tej idei sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Kiedy szkolić tych mediatorów rówieśniczych? Kto ma być tym mediatorem rówieśniczym? Czy utworzyć funkcję superwizora? Czy prowadzić i kiedy ewaluację projektu? Czy rzeczywiście to zdaje egzamin w naszej szkole? Realizacja samego projektu to już jest, proszę Państwa, ostatni etap, najbardziej przyjemny dla mnie, dlatego że olbrzymia satysfakcja z tego, bo ja powiem tak, ja jestem z wykształcenia historykiem i przez wiele lat wykładałam ten ukochany przedmiot przez wszystkich uczniów, przez większość może. I proszę Państwa, wiem, że na lekcje się przychodzi, przygotowywuje się, zdaje się, do widzenia. A tutaj ja mam taką świadomość, że jestem w stanie wyposażyć tych młodych ludzi w takie umiejętności ponadczasowe. I wśród rówieśników się sprawdzają, i w rodzinie, i potem w pracy. I wydaje mi się, że to jest najistotniejsze. Ja chciałam Państwu, mogę jeszcze? Chciałam Państwu powiedzieć w takim znowuż wielkim skrócie o tych mediacjach rówieśniczych. Czym jest ta mediacja rówieśnicza? Pamiętajmy Państwo, że to jest uczeń, jeszcze raz uczeń. Jeśli będzie dyskusja, mnie zapytacie, czym ja obarczam tego ucznia, to ja spróbuję Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Ale uczniami są mediatorzy. Jeśli Państwo wybierzecie inną formę dopuszczalną, że w danej szkole mediatorem jest osoba dorosła, czyli nauczyciel, pedagog, ona również funkcjonuje, tylko wtedy ma inną nazwę. Ja tutaj myślę o szkołach podstawowych. Ja bym się nie odważyła w szkole podstawowej, tak mi się wydaje, bo nie mam doświadczenia, zostawić uczniów samych. Więc to może być już inna forma, ale jeśli mówimy o szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, to jest uczeń. Proszę Państwa, i rzeczywiście im jest łatwiej jest młodzieży rozmawiać z rówieśnikiem. Trudniej mówić o sobie starszej, poza tym my jesteśmy bardzo nieufni i młodzież jest bardzo nieufna. Powiem coś wychowawcy, ona zaraz poleci do dyrektora, do pedagoga, a tutaj ma gwarancję, że rzeczywiście uczeń zachowa tą poufność. I macie Państwo jeszcze raz, mediacja rówieśnicza w szkole, tylko i wyłącznie w szkole, i mediatorem jest uczeń. I teraz proszę Państwa, cele mediacji, to co już moi przedmówcy mówili, to nie jest absolutnie ukaranie, wskazanie winnego. My mamy wypracować wspólne porozumienie. To porozumienie ma taką wartość, ponieważ jest wypracowane przez strony konfliktu. Jeszcze raz proszę Państwa, ja jakby cały czas to powtarzam, że my, przypomnijcie sobie Państwo koło konfliktu, musimy być na dole, ale mamy prawo do wykrzyczenia się. Jeśli będziemy rozmawiali na płaszczyźnie potrzeb i interesów, a nie stanowisk i skupimy się na problemie, a nie na osobie, to mamy szansę. Jeszcze raz tutaj powtórzę, mediator jest osobą neutralną, bezstronną, akceptowalną. Mediatorzy w moich szkołach, gdzie wspierałam te kluby mediatorów, wisieli, zdjęcia wiszą. To jest taka kampania reklamowa tychże dzieciaków, bo młodzież sobie wybiera. Nie oceniam, nie osądzam, nie diagnozuję. Popatrzcie Państwo, nie biorę żadnej odpowiedzialności. Jestem tylko i wyłącznie strażnikiem procedury, bardzo prostej. Łapki sobie też rysujemy. To jest tylko 5 zasad. Proszę Państwa, my o tym nie mówimy, my tego nie nazywamy, ale to jest to, co przerabiam z młodzieżą, ucząc ich mediacji, mówiąc o sprawiedliwości naprawczej. To są techniki aktywnego słuchania. Wszyscy Państwo je dokładnie znacie. A my sobie je ćwiczymy na zasadzie warsztatów, projektów. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, jak młodzi ludzie się do siebie odzywają i mówią tak, fajnie, że jesteś. Cieszę się, że chcesz porozmawiać o tym problemie. Ja ich tego uczę, do wartościowania tej drugiej strony. Parafraza, no, cały czas Państwo to używacie. A jakie to jest strasznie ważne.
ja nie jestem, komunikat dziełem odbiorcy, to też jest takie mi powiedzenie, dopóki nie dopytam, dopóty nie zapytam, dopóty się nie upewnię, to dopóty se buduję sama sobie w głowie sytuację niezbyt poważną, tak? Ona jest tylko moja, ona nie jest odzwierciedleniem tej drugiej osoby. Dlaczego mediacja? Może jeszcze szybciutko, bo wyście już wszystko słyszeli. Ja sobie to wymalowałam, bo to do młodych ludzi trafia. Popatrzcie Państwo, odreagowanie emocji. Mogę wrzeszczeć, krzyczeć, a mało tego, uczę się nazywania moich potrzeb. Uczę się nazywania moich uczuć. Nie ma złych, są tylko moje. Jestem w stanie uniknąć lęku przed sprawcą. Bardzo ważne w szkole, proszę Państwa, w szkole na osiedlu. Ja tutaj Ci podam rękę, bo mi nauczyciel kazał, a pójdziemy za blok i ja się z Tobą porachuję. Jakie to jest strasznie ważne. To znowuż z kolei przeżyłam, jeśli chodzi o moje osobiste dziecko, które zostało napadnięte. Jak strasznie się bałam, jak przez pół roku woziłam do szkoły i odwoziłam, bo tak sobie po prostu uroiłam taki strach do momentu, kiedy spotkałam się z tymi sprawcami na mediacji. Proszę Państwa, wzięcie odpowiedzialności. Jeszcze raz powtórzę, to jest moje. Budowanie relacji na przyszłość. Ja zostaję na tym osiedlu, zostaję w tej szkole. Ja chciałbym sobie z tym wszystkim poradzić, żeby normalnie funkcjonować. Zaspokojenie potrzeb. Każdy ma swoje. Zadośćuczynienie. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze zniszczeniem mienia, tutaj już wkraczają oczywiście rodzice, a wszystko to jest w atmosferze wzajemnego szacunku i w atmosferze poufności, co moi przedmówcy powiedzieli. Proszę Państwa, prosta zasada. Jestem mediatorem. Mam dowartościować, mam powiedzieć, co to jest mediacja i mam powiedzieć, jaka jest rola mediatora. I mówię tutaj, mediacja, co to jest mediacja? Jest ona dobrowolna, jest poufna. Mediator ma być bezstronny, neutralny i akceptowalny przez strony. Spotkania stron, w zależności od tego, jak prowadzimy tę mediację, czy ono jest indywidualne, a potem wspólne, to już zależy od samego konfliktu, chociaż ja uważam, że w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych to spotkanie indywidualne jest ważniejsze i potem wspólne, a jeśli w trakcie jest taka potrzeba, to jeszcze raz proponujemy spotkanie indywidualne. Obraz mediacji. Strony, proszę Państwa, wygadujemy się, moja prawda, wspólna definicja konfliktu, mnóstwo rozwiązań, no i wtedy to, które jesteśmy w stanie przyjąć w dwójkę. A co się dzieje z nami na mediacji? Patrzcie Państwo, myślicie, że każdy przyjdzie i powie tak, chcę mediować? Nie, on mnie uderzył, nie mam ochoty z nim rozmawiać. Nie będę z nim rozmawiać, po co mam to robić? To on jest winny, wy go macie ukarać. Te wszystkie fazy następują we wszystkich mediacjach. Gospodarczych, ale są bardziej, wiecie Państwo, pokerowane, tak? Cywilnych, rodzinnych. Przy tych rodzinnych to wychodzi na każdym spotkaniu. Ja mam tak teraz, że właściwie codziennie się spotykam z parą w rozwodzie. Wszyscy są oburzeni na cały świat i szukają winnego. I nie możemy udawać, że takich reakcji nie ma, że tych faz nie ma. One są, tylko dajmy im upust. Jeśli nam się to uda, to oczywiście jest ta faza równoważenia. A czego chcemy? Czy chcemy dojść do porozumienia? Nie pojednać się. Czy chcemy dojść do porozumienia? I wtedy szukamy rozwiązań. Ugoda mediacyjna, którą tworzą uczniowie. Popatrzcie tylko Państwo, jak ona jest prościuteńka. I na samym dole. Strony akceptują treść powyższej ugody z postępowania mediacyjnego i zobowiązują się do jej przestrzegania. To jest moje. Nikt mi tego nie zabierze. Nikt mi nie nakazał. Dostaje strona taką ugodę do ręki. Jedna i druga. I w zależności od tego, co Państwo ustalicie, czy to idzie do pedagoga, czy do sejfu, to już każda szkoła samodzielna. Ostatnia rzecz, proszę Państwa, takie porównanie do naszej kochanej ziemi. Projekt mediacji rówieśniczej jest jak ziarenko. Może to znacie Państwo, z którego może wyrosnąć silne i zdrowe drzewo, chroniące szkołę przed niektórymi problemami. Ale aby ziarenko mogło wzrastać, potrzebuje przede wszystkim dobrego gruntu. Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice. Potem wody, nawożenia i słońca. A na koniec cierpliwości
i czasu, czego Państwu szczerze życzę, jeśli podejmiecie taką próbę wprowadzenia mediacji rówieśniczych do swoich placówek. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam. Bardzo dziękuję za przybliżenie tej problematyki. Teraz zaproszę do wystąpienia panią Grażynę Winkler, która jest pedagogiem w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. I w tej szkole właśnie 2 lata temu powstał Szkolny Ośrodek Mediacji i tutaj pani podzieli się z nami tym doświadczeniem. Dobrze, dziękuję. Jeszcze sobie prezentację. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Grażyna Winkler i tak jak tu zostałam zapowiedziana, jestem pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym. Pracuję w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Widzę tutaj kilka znajomych twarzy, które serdecznie pozdrawiam. Są to, widzę tutaj, koleżanki z Rybnika. Przyjechałam opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób narodził się pomysł obudzenia takiego ośrodka w naszej szkole, dlatego że uważam, że jest to niezmiernie ważna rzecz. I tutaj, jak wszyscy moi przedmówcy, myślę sobie, że jest to rzecz, która już na ten moment jest praktycznie koniecznością. Spróbujmy się w to zaangażować, a sami się Państwo przekonacie, jaka to jest niesamowita moc i jaka siła właśnie w ośrodku mediacji, który naprawdę bardzo różni się od naszej takiej zwykłej rozmowy w roli pedagog, uczeń bądź pedagog, rodzic i pedagog, nauczyciel. Nasz ośrodek powstał w grudniu w 2013 roku. No i tak jak większość ośrodków, głównym zadaniem jest wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli. No właśnie, skąd się zrodził ten pomysł, żeby pomyśleć o ośrodku? Byłoby dużą niegrzecznością, gdybym całe zasługi przypisała sobie. Jest nas w szkole 2 panie pedagog, które zajmujemy się tym ośrodkiem mediacji i wspólnie go utworzyłyśmy. I właśnie na bazie tych różnorodnych problemów, które się nam pojawiały, szukałyśmy nowych rozwiązań, dlatego że uważam, że każdy pedagog dzisiaj nieustannie poszukuje tego złotego środka na rozwiązywanie problemów w szkole. I właśnie jakie te problemy najczęściej się w tej szkole pojawiają? Ja oczywiście odnoszę się do swojej szkoły, aczkolwiek myślę, że w większości Państwa problemy są podobne, czyli agresja fizyczna i słowna, zabieranie rzeczy należących do innych osób, które oczywiście ma na celu ośmieszenie tej innej osoby, niszczenie cudzych przedmiotów, wykluczenie z grupy rówieśniczej i tutaj to wykluczenie następuje z różnych przyczyn. Nam się takie przypadki zdarzają, że chodzi właśnie o religię, chodzi o osoby, które nie należą do grona tych popularnych i tych, którzy są bardzo aktywni i tacy znani, że to tak nazwę, w szkole. Czyli te osobowości takie spokojne, wbrew pozorom nikomu się nie narażające, a jednak zwracające bardzo na siebie uwagę. I uczniowie chorzy, mamy w szkole uczniów z Aspergerem, też z autyzmem, także te osoby bardzo często są ofiarami takich różnorodnych ataków i musimy im oczywiście pomagać. No i problem chyba znany wszystkim Państwu, który ostatnio bardzo często mamy na tapecie, pojawia się problemy z orientacją seksualną. Wystarczy, że któryś z uczniów ma nie takie ubranie, zbyt wąskie spodnie, albo nie tak wygląda, jakby sobie go, albo chodzi inaczej, niż się wydaje reszcie, że powinien, automatycznie jest atak na tą osobę i odpowiednie epitety lecą. Także tutaj ta sytuacja też jest bardzo często takim problemem w relacjach uczniowskich, ale mamy również problemy w relacjach rodzinnych. I tutaj już wspomniane, więc nie będę się tutaj aż tak bardzo w tych kwestiach rozwijała, ale oczywiście rozwody, agresja w rodzinie i ta agresja przynajmniej na naszym gruncie pojawia się bardzo często w sytuacjach, gdy rodzice mają zbyt wygórowane oczekiwania względem swoich dzieci. Mam tu na myśli krzyczenie, agresję słowną, która
jest męcząca, o której nas informują w szkole uczniowie, że nie potrafią tych sytuacji już dłużej wytrzymać. Więc wtedy my staramy się reagować i pomagać. Inna rzecz, no mamy w szkole, jest to szkoła ponadgimnazjalna, mamy chłopaków 18-19-letnich. No i tutaj do czynienia mamy również z takimi przypadkami matki kwoki, czyli takich bardzo nadopiekuńczych matek, które nie chcą wypuścić tego synusia z rąk. Tak? Synuś nie może wrócić później niż o godzinie 21. Synuś ma się co godzinę meldować, gdzie jest, z kim i nie daj Boże, żeby pił tam alkohol. Synuś ma się, mama musi na bieżąco informować, jakich ma znajomych i czy aktualnie ma jakąś dziewczynę. Tak, tego typu problemy zgłaszają nam uczniowie i my te problemy oczywiście na bazie takiej agresji, która w tej rodzinie bardzo często się pojawia, rozwiązujemy. No i taki problem bardzo znany nam wszystkim, alkohol. Alkohol to jest główny czynnik różnego rodzaju agresji w rodzinie, które bywają bardzo nie do zniesienia dla tych dzieci, dla tej młodzieży, która przynajmniej z mojego doświadczenia również powiem, ma problem z zaproszeniem do domu kolegów, ma problem z pokazaniem tego, że też ma na przykład swój pokój, chciałaby się tam czymś pochwalić, no ale nie może, bo problemem jest rodzic, który wczoraj był pijany, nie wiadomo jaki jest dziś. Więc również próbujemy o tych problemach rozmawiać. Pochwalę się tu Państwu, że nawet w minionym roku szkolnym właśnie w takim zakresie tego problemu alkoholowego udało się nam przekonać matkę, akurat matkę, do tego, żeby podjęła leczenie właśnie z uwagi na dobro swojego dziecka, bo wpadło już w problem taki psychiczny na tym punkcie. Dalsza rzecz, brak zainteresowania i wsparcia ze strony rodziców, spowodowany często zapracowaniem. No i tutaj pojawiają się problemy szkolne, oczywiście również edukacyjne. My mamy wtedy obowiązek oczywiście informować rodziców, ale rodzice rzadko potrafią w jakiś sposób taki logiczny wytłumaczyć, dlaczego się tak dzieje, czy oni mają jakiś wpływ na te dzieci, żeby było inaczej. No i właśnie wychodzą sytuacje takie, bardzo często, że nasi uczniowie bywają całymi dniami sami w domu. Nikt się nie interesuje, jakie są ich oceny. Nikt się nie pojawia na wywiadówkach. To jest też nam problem wszystkim znany. Także te sytuacje są również problemem takich spotkań naszych mediacyjnych. Relacje w rodzinie patchworkowej. To też jest ostatnio problem taki, który no, bardzo, bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie dzieci zarówno w rodzinie, jak i w szkole, dlatego że bardzo często jest młodzieży, nawet temu 18-latkowi, pogodzić się z tym, że ma od następnego miesiąca w jednym pokoju mieszkać ze swoim nowym bratem, pomimo że chłopak nie do końca mu to odpowiada. I teraz sytuacja do rozstrzygnięcia, jak to rozwiązać, prawda? Żeby ci rodzice nowi potrafili jakoś szczęśliwie budować nową rodzinę, ale żeby to nie wadziło i nie kolidowało z rozwojem. Oczywiście dzieci. I to są te problemy, z którymi na co dzień my jako pedagodzy się borykamy. I tak jak już mówiłam, szukamy tego złotego środka. Ten złoty środek, który pozwoli nam z tymi problemami walczyć. No właśnie, ale część metod bardzo często przestaje działać. I co my wtedy robimy? Powiem Państwu, jak to działa w mojej szkole. Mam ogromne szczęście i ja, i koleżanka, że nasze władze szkolne, mam tu na myśli dyrekcję, są bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, które, to bym tu chciała zaznaczyć, my oferujemy, w których my chcemy brać udział, o które my prosimy, nawet jeśli są to rzeczy kosztowne. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że co nam po kursach, czy szkoleniach, w których bierzemy udział, bo właśnie przyszedł mail, że takie szkolenie się gdzieś tam odbywa i dobrze by było, żebyśmy je zaliczyli, bo ono jest bezpłatne. Taki czynnik bardzo podstawowy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nam w szkole, tak zresztą jak tu pani mówiła i tutaj jak najbardziej przychylam się do tego,
współpraca z dyrekcją i taka możliwość rozwoju naszego, która pozwoli nam w szkole i dla szkoły osiągać jakieś cele dalsze. No i tak właśnie zrodził się pomysł na ośrodek mediacji w naszej szkole. Jako że przychylność dyrekcji była bardzo po naszej stronie, przedstawiłyśmy swoją ofertę. Żeby się też dobrze przygotować, wymyśliłyśmy sobie szereg kursów, które chciałyśmy również przejść. I te wszystkie kursy zostały zaakceptowane, no i opłacone. Nie było to naprawdę mało pieniążków, ale efekty są dzisiaj naprawdę fajne, o których za chwilę powiem. Kurs mediatora, który przeszłyśmy z koleżanką. Ja ten kurs odbywałam właśnie tutaj w ośrodku mediacji u pana dyrektora Grzegorza. I właśnie w tym momencie zbudowaliśmy taką dużą naszą współpracę, ponieważ był to mój kolejny pomysł na to, żeby w mediacje szkolne, w mediacje rówieśnicze wprowadzić młodzież. Jako że udało mi się pozyskać szereg takich kwalifikacji do pisania projektów unijnych, podjęłam to wyzwanie i napisałam projekt unijny o mediacji dla naszych uczniów. Projekt nosił tytuł Nowe umiejętności dla uczniów rybnickiego mechanika, mediacje i nie tylko. Uczniów chętnych nie trzeba było długo szukać, dlatego że ofertę, którą im przedstawiliśmy, no po prostu była tak duża konkurencja i chęć przystąpienia, że wybieraliśmy uczniów, musieliśmy dokonać pewnej selekcji. W projekcie wzięło udział 10 uczniów i właśnie wtedy zaprosiliśmy do współpracy pana Grzegorza, który przez okres 4 miesięcy regularnie co sobotę szkolił naszą młodzież. Uczniowie, 10 uczniów odbyło szkolenie 55-godzinne, również w soboty. I uczniowie ci zakończyli swój kurs egzaminem teoretycznym i praktycznym. Staraliśmy się również nagłośnić ten temat i zachęcić innych pedagogów szkolnych do podejmowania takich inicjatyw jak nasza, więc również tutaj w porozumieniu z panem Grzesiem zrobiliśmy u nas w szkole duże szkolenie, zaprosiliśmy pedagogów z Rybnika i Sokolic i staraliśmy się przedstawić ideę takich ośrodków, żeby pokazać, że to jest naprawdę klucz do przyszłości. I tutaj pozwoliłam sobie bez zgody pana Grzesia wrzucić parę zdjęć z egzaminu praktycznego naszych uczniów. To jest akurat już ta część po teorii. I tutaj kolega egzaminuje zdających. I młodzież w roli mediatorów. Mediatorami rówieśniczymi obecnie w naszej szkole jest 6 uczniów. Są to 3 dziewczyny i 3 chłopaków. Spośród wszystkich zasad, które oczywiście muszą tutaj respektować, spełniać, ja wyszczególniłam 3 takie najważniejsze. Są to uczniowie, którzy cieszą się zaufaniem wśród rówieśników. Oczywiście w przypadku sporu nie są zaangażowani w żaden spór, no i są odpowiednio przeszkoleni. Taką ciekawostką naszego ośrodka mediacji, no bo oczywiście ci, którzy skorzystali z projektu i nabyli naprawdę duże kwalifikacje, no kiedyś szkołę kończą. I wtedy my musimy coś wymyślić, żeby kolejni uczniowie pracowali w tym ośrodku mediacji. Więc automatycznie z tymi uczniami w każdym roku szkolnym szkolimy kolejną grupkę uczniów, którzy później przejmują te zadania i z kolei wtedy oni są nowymi mediatorami. I tak to działa co roku. Już pomału zbliżam się do końca. Takie pytanie, które bardzo często pada, czy wszystko od początku działało tak, jak chcieliśmy i czy dalej działa. Przyznam Państwu szczerze, że skłamałabym, gdybym powiedziała, że odkąd otworzyliśmy ośrodek, to wszystko pięknie nam funkcjonuje i mamy bardzo fajnych uczniów, którzy nie próbują różnych sztuczek. Wszyscy dobrze wiemy, że uczniowie to są uczniowie i nawet jeśli są przeszkoleni, to mogą zdarzyć się nam tacy, którzy mają świetny pomysł na to, żeby pomóc koledze lub koleżance w trudnej sytuacji, prawda? Bo się bardzo lubią. Także tego typu sytuacje zdarzały się nam. Na przykład koleżanka, która
bardzo lubi swoją koleżankę, zaprosiła na swoją osiemnastkę naszą mediatorkę, która miała w pewnej sprawie też prowadzić mediację. No, sytuacja była z góry wiadoma, o co chodzi, że dziewczyny mają ze sobą się bliżej poznać i być może do czegoś przekonać, ale takie osoby automatycznie z naszego ośrodka usuwaliśmy, skoro dała się namówić i w jakiś sposób później niewłaściwy zadziałała, kto inny musiał zająć jej miejsce. Zdarzyła się nam również pewna sytuacja wycieczki szkolnej. Też Państwu o tym opowiem, bo jest to dość ciekawe. Dwie klasy miały pojechać na wycieczkę i każdy z wychowawców miał inny pomysł na tą wycieczkę. Niemniej jednak każdy z wychowawców w programie zakładał zwiedzanie, no bo to taki standard wycieczki. Klasy się oburzyły i przyszły do nas przewodniczące tych klas, że one chcą mediować, gdzie one pojadą na tą wycieczkę, bo ci nie chcą tam, a ci nie chcą tam. No, żeśmy zorganizowali takie spotkanie mediacyjne. Przyszły panie wychowawczynie, przyszły uczennice. I co się okazało? Dowiedzieliśmy się o tym dopiero po wycieczce, bo młodzież była, okazało się, sprytniejsza od nas. Obydwie klasy umówiły się już wcześniej, że oni pojadą obojętnie gdzie. Oni przystaną na którąkolwiek z tych wycieczek, byle i jedni i drudzy walczyli o zmniejszenie zwiedzania. I tak się stało. Wybrali jedną z tych dwóch opcji, pojechali sobie na wycieczkę, na której zwiedzili o połowę mniej niż mieli. Reszta czasu była wolnego i o to im właśnie chodziło. Także naprawdę nie zawsze ta mediacja jest no, taka idealna. Zdarzają się sytuacje, w których my padamy ofiarami naszej młodzieży, ale to są bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadkie sytuacje. Poza tym chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o nasz ośrodek mediacji, to tak jak tu pani również podeprę się tą opinią, młodzież czuje się doceniona. Oni wiedzą, że mediując oni decydują, że nie narzuca się im żadnej woli, tylko oni podejmują tą decyzję. Nieważne, że nas oszukali i problem był całkiem inny. Pojechali na wycieczkę i oni zadecydowali gdzie. W sytuacjach rówieśniczych również mam takie doświadczenie, że szybciej się dogadują między sobą niż w sytuacji, gdy wkracza pedagog. Więc rzeczywiście ma to ogromne znaczenie i jest to bardzo budujące dla każdej szkoły. Tutaj jeszcze się pochwalę na koniec, już obiecuję Państwu ostatnie dwa slajdy. Tutaj jest nasz ośrodek mediacji, jak on mniej więcej wygląda. Nie dało się zrobić tutaj więcej zdjęć. Nie robiłyśmy tego regularnie, muszę się przyznać. To jest koleżanka, która również mediatorem rozmawia z uczniami. Tutaj z kolei właśnie Joasia, nasza obecna też uczennica jeszcze, która jest mediatorem, mediuje tutaj z dwoma chłopakami. Obłahy i głupi problem. Jeden drugiemu zabrał długopis, ale jakiś taki pamiątkowy, który był dla tego jednego z nich jakąś ważną pamiątką rodzinną. Potem się okazało, że zrobił to dla żartu i oddał, ale całe zamieszanie i mediacja trwała godzinę. Nie, takie mediacje organizujemy zawsze po lekcjach. Są skłonni przyjść, żeby sobie właśnie porozmawiać. Kolejny mediator, Dominik, tutaj w mojej asyście, ponieważ problem był bardziej złożony, dziewczyny się bardzo brzydko powyzywały, no i trzeba było w tym uczestniczyć, żeby nie było jakiegoś spięcia większego, ale wszystko potoczyło się bardzo dobrze. Tyle bym miała na ten temat. Ja, jeśli mogę powiedzieć, bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby te ośrodki przynajmniej próbować otwierać. Ja myślę, że tutaj jest naprawdę, jak się dzisiaj okazało, bardzo wiele osób, które mają ogromne doświadczenie i będą na pewno chętnie pomagały, jak również sam ośrodek mediacji tutaj właśnie z Katowic zawsze chętnie i zawsze życzliwie do tego podchodzi. Natomiast tak jak chciałam jeszcze na koniec również podsumować, ja w to wierzę i wierzę w to, że te ośrodki
będą miały jeszcze większą siłę z biegiem lat niż mają dzisiaj. I dlatego kieruję się w życiu taką dewizą: rób to, w co wierzysz, wierz w to, co robisz, a sukces jest pewny. Także dziękuję serdecznie i to jest wszystko z mojej strony. Dobrze, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dobrze, bardzo dziękujemy Państwu za udział w tym panelu. Bardzo zachęcam Państwa do współuczestniczenia w tym programie mediacyjnym. Tak jak mówię, jest to etap. Są różne doświadczenia, są te programy już w różnych miejscach też gdzieś rozwinięte, ale tutaj chodzi o stworzenie takiego dużego programu właśnie, który miałby te mediacje wdrożyć, tak? Bo tak naprawdę one nie będą oddziaływały tylko wewnątrz szkolnie, ale przecież kiedyś ci uczniowie będą dorośli, będą mieli swoje rodziny i być może też wtedy właśnie z tego skorzystają. Tak dzieje się dzisiaj wśród studentów prawa, z którymi ja na co dzień mam od 8 lat tutaj kontakt i dzisiaj są sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, którzy w codziennym swoim warsztacie pracy zawodowej korzystają z tej mediacji, więc też chodzi o zbudowanie i ukształtowanie takiego społeczeństwa, które będzie w sposób polubowny, ugodowy rozwiązywać spory, a nie tylko i wyłącznie tym jedynym miejscem rozwiązywania tych sporów będzie sąd. Raz jeszcze Państwu bardzo dziękuję za udział w tym panelu i bardzo serdecznie zachęcam do kontaktowania się z nami i przystępowania do programu, który będziemy lada dzień otwierać. Serdecznie dziękuję.